Marta Szymik-Telerz, Odgłosy Góry Zamkowej, a dzisiaj tym odgłosem będzie fortepian, a moim i Państwa gościem jest Wiktoria. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiktoria, dlaczego akurat fortepian? Dlaczego wybrałaś ten instrument? W domu zawsze on był, babcia i mama grała i jak ja byłam mała, zasiadałam u mamy na kolanach i próbowałam grać proste melodie. Mama mnie zaprowadziła na dzień otwarty do szkoły muzycznej, jak miałam 6 lat. Na dziedzińcu było pyszne jedzenie. Pamiętam, że dostałam balona i też byłam właśnie na tych przesłuchaniach i się okazało, że się dostałam na pierwszy stopień. No i się dostałaś na pierwszy stopień, tak. I teraz już jest ten fortepian, to twoja pasja. Powiedz mi, no właśnie, co sprawia ci najwięcej satysfakcji właśnie w nauce gry na tym instrumencie? Ma dużo możliwości, ma dużą skalę i jakoś tak... W sumie to dzięki mamie, bo też właśnie w tej szkole się uczyła i jakoś mi się to spodobało. Mhm. A trudności? Co jest takim największym wyzwaniem? No, żeby chyba trafić w dobry klawisz, żeby się nie poślizgnąć i przejść dalej. Tak, dokładnie. A znasz jakieś ciekawostki na temat tego instrumentu? Tak, jest to król muzyki, składa się z 1200 części, waży od 200 do 500 kg, ma 230 strun i 88 klawiszy, w tym 33 białe, a 33 czarne, a białych 55. Sporo tych klawiszy, ale my teraz wysłuchamy utworu, który przygotowałaś dla nas. No i co to będzie? To będzie inwencja dwugłosowa Jana Sebastiana Bacha. No to słuchamy.